ślepcach i słoniu. Paru niewidomych mężczyzn usłyszało historię o dziwnym stworzeniu zwanym słoniem, które zjawiło się w ich mieście. Żaden z nich nie mógł mieć pojęcia o tym, jak słoń wygląda i jaka jest jego natura. Ciekawi tego nowego zwierzęcia rzekli: musimy pójść do tego słonia i poznać go za pomocą dotyku, gdyż ten zmysł jest nam dany. Poszli zatem do owego słonia i gdy go znaleźli, poczęli go dotykać. Pierwszy z nich dotknął wpierw słoniowej trąby i rzekł: ta istota jest jak wąż. Kolejny, którego dłoń sięgnęła ucha zwierzęcia, uznał, że jest ono czymś w rodzaju wachlarza. Dla odmiany trzeci z niewidomych, natrafiając na nogę słonia, stwierdził: słoń jest kolumną podobną do pnia drzewa. Czwarty z ciekawskich ślepców, dotykając boku spokojnego olbrzyma, stanowczo oznajmił: słoń jest ścianą. Następny chwycił słonia za ogon i opisał go jako linę. Ostatni natrafił na potężny kieł zwierzęcia i przekazał reszcie, że słoń jest twardy i gładki jak włócznia.